Zawał, mam same prawdziwki. Żartujesz, ale to było moje miejsce. Co ty się wyprawia, Jezus? Ze cztery, jakie sztuki. Podobam się. No jest pięknie, to co tu się dzieje, naprawdę to przejdzie do historii. Ja idę leżeć, a ty robisz. No to witamy was kochani w kolejnym odcinku na kanale Gahol Team, z tej strony Rafał, Patrycja. Dzisiaj kolejny odcinek z grzybów, wybieramy się w to miejsce co ostatnio. Był fajny odzew, fajne komentarze, w to same miejsce, tylko będziemy chodzić innymi trasami. Za mną nie wiem czy widzicie, nie widzicie. Kupiliśmy nową przyczepę. Tak zastanawialiśmy się, czy by jej nie wziąć, bo jest tyle grzybów, ale grzybiarzy jest tyle samo. Dobra, jademy po kolegę i jego żonę. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Miłego oglądania. Bajo. Witam. Dobry. Gdzie masz żonkę? Nie chce się jej. Nie chce się jej. Śpi. Taka pogoda. Szaro, buro i ponuro. Dojechali. To samo miejsce co ostatnio. To samo miejsce co ostatnio. Przechodzimy przez wodę. Idziemy do góry. Tylko przedtem szli w prawo. A teraz pójdziemy całym czasem do góry. Wiecie o tym? Mnie już nogi bolą. Ale ja coś czuję, że tu na grzybów dziś opęknie. Ja, kochani, byliśmy teraz na stacji i chciałem koledze Filipowi pokazać ilość subów. Bo wyjeżdżaliśmy z domu, było 999. Dojechaliśmy na stację. 1000. Pękło 1000. Po 2,5 roku czasu. Nie wiem czy się chwali czy to, ale to dzięki wam, dzięki. Tak się stało. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Jedziemy dalej, nie zatrzymujemy się. Widzimy się przy pierwszym grzybku. Coś tam widzę? Patrzcie. Tego nie zbieramy. I mokro ślisko, Boże na mat. Ale wydupiem zaraz na pewno. Nie. Jaki to jest śliczne. Jaki to jest śliczne, jak to ładnie wygląda. Tu i tu następne. Ale nie polecam. Polecam do obiadu. Może brzuszek boleć. Kochani, zawał. To jest zawał. Mam same prawdziwki. Mam wysyp prawdziwki. Ja piernicie, ile tu tego jest. Wejście do lasa, 10 minut chodzimy, patrzcie na to. Tu jest jeden. Jeden piękny prawdziwek. Drugi, mega duży. Mega duży. Tam są. Tu jest jeszcze mega. Tu są dwa. Moja polanka piękna. Ja pierniczę. Tutaj. Same prawdziwki. Dobra, kosimy to. Kochani, patrzcie, jedno miejsce. 8 sztuk. Kurczę, tak możemy chodzić, a ledwo my do lasa wleźli. Super. Co, kochanie, zatkało, kakało? Żartujesz, ale to było moje miejsce. Czemu żeś tu przyszło? Ale pięknie. Jo. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie wiem, czy to malutkie też zrywa. Lecimy do Patrycji, lecimy, bo ona... Ja! Co tu się podziało? Ja! Kochani! Ja! To jest nie... Nie ścinaj tego! Zostaw to na razie! Poczekaj, bo to relacja! Ja pierniczę! Jaki to jest duże! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tym lesie, kochani? Ja pierniczę, no myślałem, że ostatni odcinek, ostatnie wyjście tu do lasa było mega, ale tu się zaczyna chyba dużo lepiej. Patrz, nie zauważyłaś, jeszcze tam jest jeden. Same prawdziwki szlachetne. Co ty się wyprawia, Jezus! Wiesz, musimy zrobić zdjęcia, fotorelacja, a potem dopiero ścinamy. No i ja.
No po prostu głowę urywa. Kochani, teraz Patrycja wołała, że mu grzyba. Gdzieś tam jakiegoś dużego, nie wiem co to da za grzyb. Ale patrzcie tutaj. Jeden, drugi i tam trzeci. No panie Hawranku, tak to możemy zbierać grzyby. Teraz to chodzimy zbierać grzyby, a nie tak jak zawsze, że chodziliśmy szukać tylko. Pokosz pięknego. Jest. A ty same prawoczki. Pięknie. Ale patrzcie na moją sztukę. Patrzcie na moją sztukę, jak to wygląda. Filip, tu trzeba jeszcze poszukać koło tego. No to po prostu, ja nie wiem. Brakuje mi, kochani, słów, co tu się dzieje. Nawet się do domu nie chcę wracać. Nawet się do domu, choć już trochę zmęczony jestem. Jesteśmy tu ze 40 minut, może 45. Patrzcie na te okazałe sztuki. 2024 rok, październik, 6 bodajże, przejdzie do naszej małej historii. Patrzcie, jaki prawdziwek, tu jest następny. A idziemy jeszcze do kolegi Filipa. Kolega Filip, co masz? Z4, jakie sztuki. Nie nadepnę to na nic? Nie no, ja pierniczę, jakie duże. Patrzcie na to. Brawo, to są te koźla żbabka. Po polsku to się nazywa, po naszemu to je brzoziok. Kozok, o tak. Co mógłby więcej powiedzieć? Teraz kolega dzwonił, są w Opolskim, zbierają grzyby i mają taką samą sytuację jak my w sumie. Trochę mniej tych grzybów, ale mają taką samą sytuację, że przychodzą tam 15 minut, 20, nic i nagle jest taka miejscowa, że... No tak jak u nas, paręnaście grzybów, paręnaście sztuk w jednym miejscu i chodzimy godzinkę i będzie trzeba się zbierać do auta, bo za chwilę nie będzie miejsca na te grzyby. Do bagażnika wciepiamy, będziemy wracać do lasa chyba. No jest pięknie. To, co tu się dzieje, naprawdę to przejdzie do historii. Ale mamy fajne sztuki, tylko że niejadalne, ale są piękne. To tak pięknie wygląda. Tak niesamowicie, robi taki wrażenie z daleka. Kamera na pewno tego nie odda, ale patrzcie. Patrzcie, muchomorki. Muchomorek sromotnikowy. Tam jeszcze. No ładnie to, ładnie ozdabiają las. Niesamowicie mi się to podoba. Kurczę, ale my są już cali mokrzy. Pada, ciągle pada. Niby mówią, że w lesie pierwszy dzień nie pada, a w drugim podwójnie. No i tak jest, bo wczoraj padało, dzisiaj pada i pada wszędzie. Pół metra gdzieś będzie, godzina 15 chodzenia. Nie no, więcej jeszcze pochodzimy, bo jeszcze daleko mamy do auta, ale chcę wam pokazać pół metra. Tak to wygląda. A tu mamy jeszcze następny i rozglądamy się dalej. Dalej chyba nic nie będzie. Patrycja z Filipem mnie opuścili. Poszli w las. Ja się zmęczył. Całym czasem do podgórkę. Popatrz, tu jest trzeci. Filapek. To jest mój? A tu Filapek ma. Trójeczkę, rodzinkę. Mamusia, tatuś i córeczka. A tu jest chłopiec. Już wybył z chałupy. No i na tej samej polance co były, patrzcie na to. Patrzcie na to, jak to wygląda. Idziemy do Patrycji. Filip, to masz prezent ode mnie, weź te dwa grzybki. Masz prezent dla żony i teściowej. Pozdrawiam ją na pewno. Pozdrawianka dla Justyny i jej mamusi. A my idziemy do Patrycji. Idziemy do Patrycji, bo Patrycja ma co ma? Mąż, krzywe nogi jak srosz. Ja, to są te górskie grzyby. Tam też? Nie, jest ładny zajączek. Tu jest sinol. Tu Patrycja, patrzcie, co się tu dzieje. To jest po prostu niesamowite. A ty tu nie chciałeś iść? Ja tu nie chciałem iść, bo tu jest strasznie wysoko. Ja się tak zmęczył. Zaraz się noża do zada wbijem. Idę, ale już mam dość. Tu trzeba się patrzeć pod nogi. Bo tu jest strasznych grzybów, kochani. Coś takiego to jest coś pięknego. Mówisz, że kosisz grzybki, kochanie. No ładnie.
Pokaż maluszka. Taki zgrabny maluszek. Już nie taki maluszek, ale jednak maluszek. I jak wam się podoba takie materiały, zostawcie coś po sobie. Zostawcie to po sobie, łapkę w górę, komentarz, jakiegoś suba. Dobiliśmy już do 1000 subów. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za to. Tyle czasu minęło, ale w końcu ten próg udało się przekroczyć. Wszystko dzięki wam. Dzięki za oglądanie. Lecimy dalej. Jeszcze wam pokażę tutaj dwie sztuki. Tu sobie tak pięknie w drzewie rośnie. I następna sztuka. Dobra, przyszedł do Patrycji, bo mówi, musi się odsypać, bo ma już pełne wiadro. Musi do mojego. No. No i kolejne koźlarze. Paty się zawoła teraz, bierz go, tylko że kurde, tak delikatnie. No takiego olbrzyma to chyba nie widziałem jeszcze nigdy na oczy. Ale jaki, oj, prostą ma całą tu. Strasznie duży. Ja pierdzielę. Pies. Kurczę, nas tu pies wystraszył. Rottweiler. Dobra, kochani, przerwa. Musieliśmy iść się delikatnie, delikatnie, ale je, a patrzcie tu. Tu, tylko pamiętaj, że tutaj też jest część moja. No twoje, no kapkę mi przesypałeś, bo nie miałeś miejsca, no ja wiem. Ale tego tu jest. Pochwal się. No coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ale lecimy dalej. Nie podajemy się. Mamy puste. Naładowani. Naładowani. Przemoczyni. Ale się nie podajemy. Ja powiem wam. Ja w życiu tyle grzybów nie widział na oczy. Ja w życiu tyle grzybów nie widział na oczy. Zawsze, zawsze bierzemy jednorazówkę. Taką do kapsy. Do kieszyni bierzemy taką jednorazówkę. Dodatkową w razie jakby było za dużo grzybów i nam nie weszły, nie? I nigdy w sumie nie użyliśmy ich. Całe życie nigdy nie użyliśmy tej siatki. Bo nigdy nie nazbieraliśmy tyle grzybów. A teraz my nazbierali tyle i siatki my nie wzięli. Ale dobra, lecimy na drugą. Tu w ostatnim odcinku Patrycja schodziła, a my tu będziemy wchodzić albo tą drugą stronę i idziemy nad auto. Zmotywowani i gotowi do pracy? To jedziemy. No ja tu mam jakiego grzybka masz? A wyciepłem się. Ja tu mam takie małżeństwo. Zawodnik jeszcze wpadłem teraz. 3 minutki po wejściu do lasa. 20 minut Patrycja straciła z oczu. I już ma pół wiadra. I to jeszcze jakieś sztuki. Ja cię nie spodziewałbym się. Patrycja ma już pół wiadra, ty. Ale ta chyba górę mnie chyba po 5 minut. Ja mam tylko tyle. Aj, co, już przyjadę. Już przyjadę. Pół godziny chyba tam będzie. Pół godziny chyba tam będzie. Biedronkę, samotkę biedronkę. No kurde, wartało, wartało. Kochani, teraz podpowiedzimy się z lasa do naszego domku. Mamy już 10 minut. Widzicie, że mam część w lewą górę. Będzie taka wyleczka z całego naszego stołu. Teraz mamy wypadek z Patrycją i Filipem. Do czego do historii? Ten październik 2000.